Właśnie wszedłeś do jaskini smoka, gnojku. Powiedziałem spokojnie. Mordrak, jedyny człowiek z nowego obozu, jaki miał prawo pojawić się w wewnętrznym pierścieniu, przekroczył próg budynku, do którego nie powinien był wchodzić. Twoje miejsce jest przy magach. Wypad stąd. Schowaj się pod szatą Torreza, czy kogo tam sobie chcesz. Wyluzuj, sroka, czy jak ci tam. Mam poselstwo od Li i mam je przekazać Gomezowi. W takim razie musisz przekazać to poselstwo mnie. Do Gomeza nie dojdziesz żywy. Na szczęście strażnicy, którym Torus nakazał pilnować drzwi, nie byli w ciemię bici i zrozumieli moją aluzję. Jeden z nich wyciągnął kuszę i kucnął przy schodach. Drugi zablokował wyjście z mieczem w ręku. Kurwa, ale macie spiny, panie Kukułka. Mniejsza o to. Magowie też swoją przesyłkę dostaną. A mi możecie gówno zrobić. I dobrze o tym wiecie. Wiemy, tylko widzisz. Podszedłem bliżej. Problem polega na tym, że nam się oberwie po fakcie, czyli po tym, jak już stanie ci się krzywda. Więc ochrona, którą gwarantują ci magowie, jest, jakby to ująć, wątpliwa. Strażnicy czekali na mój znak. Naruszyłeś teren, Mordrak. Pomijam już fakt, że Torus uważa cię za winnego częstych kradzieży naszych zapasów z magazynu. Twój immunitet obowiązuje na terenie prawie całego starego obozu. A ty wlazłeś właśnie tam, gdzie nie obowiązuje. Zapal sobie, albo napij się ryżówki, sikorka. Nazywam się Kruk do kurwy nędzy! Nie wiem, czy naćpał się i przekręca moje imię przez pomyłkę, czy po prostu chciał mnie wyprowadzić z równowagi, ale miałem dość. Dobra, dobra. Masz to poselstwo od Li. I znikam stąd. Wcisnął mi jakiś papier do ręki i zwrócił się do strażników. Panowie pozwolą. Kiwnąłem im głową, choć miałem ochotę go posiekać na kawałki. Odsunęli się. Obserwowaliśmy go jeszcze przez chwilę, jak szedł w kierunku świątyni. Machnąłem ręką w stronę siekacza. Nic więcej nie trzeba było mówić. Wiedział, co ma robić. Rozwinąłem pismo. Gomezie, proponuję układ, na którym obaj skorzystamy. Przeczytałem kolejne kilka zdań i zaśmiałem się pod nosem. Dowcipnij z tego, Li. Nie warto czymś takim zawracać głowy Gomezowi. Poselstwo wylądowało w kominku. Chętnie bym w tym kominku widział palącego się Mordraga. Może kiedyś. Pomarzyć nikt mi nie zabroni. Lubię Torusa. Ma łeb na karku. Sam potrafi zapanować nad sytuacją. Sytuacją, która nie powinna mieć miejsca. Fakt, że kopacze są najniższą kastą w naszym obozie, nie znaczy, że można z tego korzystać do woli. Wczoraj dwóch ludzi Torusa zaniosło do aresztu jednego z kolegów. Dosłownie zaniosło. Gość miał obity pysk i był nieprzytomny. Poszedłem osobiście do Torusa z pytaniem, co to znaczy. Zastanawiał się przez chwilę. Powiedziałeś mi kiedyś, że główną wartością w starym obozie jest porządek. I tego się trzymam. Porządek jest. Nieważne, czy nabroi kopacz, cień czy strażnik. Każdemu się oberwie za łamanie pewnych zasad. Wyobraź sobie, że ten, co go nieśli, jest strażnikiem od bodajże roku. Nie wiem, czy miał zły dzień, czy o co chodziło. W każdym razie kopacz odmówił mu zapłacenia 10 bryłek, stwierdzając, że przecież już płacił. Wtedy nasz koleżka rzucił się na niego, pobił go, krzycząc coś w stylu: za Gomeza, kurwo, zapamiętaj to! Kazałem go natychmiast pozbawić broni i stłuc na miazgę. I wszystko to z powodu kopacza? Nie, Kruk. Takie rzeczy się zdarzały, zdarzają i zdarzać będą. Ale nie pozwolę, by robiono to z imieniem Gomeza na ustach. Gomez tu rządzi. Wykrzykiwanie jego imienia podczas stosowania przemocy to nic innego jak jasna deklaracja, że Gomez każe nam bić kopaczy. Co jest oczywiście kompletną bzdurą.
Nigdy nie sądziłem, że Torus tak mocno przywiązuje uwagę do autorytetu Gomeza. Zaskoczył mnie. Tak przy okazji, Kruk. Słyszałeś już, że Mordraga nie ma? W starym obozie czy na tym świecie? Niestety na tym świecie wciąż jest. Chwilowo się zmył, bo magowie ognia go wysłali do tamtych z nowego obozu. No po co mi to mówisz? Może pora zrobić solidne przeszukanie magazynów. Spisać wszystko, co jest i obserwować, czy coś nie znika. Jeśli zapasy będą znikać nadal, to mamy innego albo kolejnego złodzieja, ale jeśli okaże się, że zapasy znikają tylko wtedy, gdy Mordrak jest tutaj, to znaczy, że to ewidentnie on i że ktoś z naszych bierze w łapę. Skąd taki pomysł? Nie daje mi to spokoju. Kurwa no. Jakim cudem on nas okrada? Przecież tu jest mnóstwo ludzi. Praktycznie w każdym miejscu ktoś stoi na czatach. Nie ma możliwości, by ktoś się przekradł, a on to jednak robi. Ktoś z naszych musi dostawać bryłki za pomoc w kradzieżach, bo to jest po prostu niemożliwe, by robił to sam. Po prostu w to nie wierzę. Chyba, że umie robić się niewidzialny. Pogadam z Bartolo. On zrobi dokładną rozpiskę. Kiwnął głową. Moje zapewnienie musiało mu wystarczyć. Bo co ja bym z tego miał, że Torusa by zdegradowano? Albo gorzej. Nic. A pewnie i mnie Gomez mógłby opieprzyć i mieć pretensje za wcześniejsze ukrywanie prawdy. Czasem lepiej trzymać gębę na kłódkę. Tak jest bezpieczniej. Gomez to najpotężniejszy człowiek w kolonii, ale pewne karty mogą zostać rozegrane bez jego udziału. Łatwo nie było, ale w końcu się udało. Nigdy nie pomyślałem, że Bartolo tyle waży. Zawsze wydawało mi się, że to jego pancerz go pogrubia, a sam będzie łatwy do dźwignięcia. Nie był. A może to dlatego, że obaj byliśmy pijani. Następnego dnia Katz nie pozwolił mi się skoncentrować na papierkowej robocie. Nawet Gomeza nie bardzo chciało mi się słuchać, choć ten na moje szczęście niewiele mówił. Opijaliśmy urodziny Torusa. Ja, Bartolo, Diego, Siekacz i Skorpion. Torus nie pił. Ktoś musi tej kurewskiej bramy pilnować, tak gadał. W ogóle miał gorszy dzień mimo urodzin. Ktoś mu sprezentował nową ksywkę. Cwel spod bramy. Nie wiadomo kto. Torus podejrzewa Mordraga. W sumie cokolwiek by nie było, Torus wolał podejrzewać Mordraga niż kogokolwiek innego. Kilka łyków wody odświeżyło mój umysł. Miałem przeczucie, że coś się dzisiaj zdarzy. Miałem rację. Przed południem przybiegł jeden z ludzi Torusa. Panie, mamy problem. Jak zwykle. Co tym razem? Lepiej by sam pan to zobaczył. Nie skomentowałem. Poszedłem za nim. Doprowadził mnie aż do mostu przecinającego rzekę. Przy moście leżały dwa ciała ludzkie oraz cztery orkowych psów. Dalej leżały kolejne dwa zabite psy. Torus klęczał przy jednym z ciał strażników. Stał zaraz po tym, gdy mnie zobaczył. Umiesz wyjaśnić, dlaczego nagle stado orkowych psów wybiega z lasu i rzuca się na naszych ludzi? Wybiegły z tego lasu tutaj. Myślałem, że nie ma tu nic poza wilkami i ścierbojadami. Ewentualnie gobliny się trafiały, ale to wygląda cholernie dziwnie. Musiały w końcu zgłupieć z głodu. Tamci coś widzieli? Wskazałem głową myśliwych z nowego obozu, stojących bliżej drogi prowadzącej na miejsce zrzutu. Na nich też się rzuciły. Mówili, że było sześć psów. Jak już zabiły naszych, zostały tylko dwa. Z nimi się uporali. Cóż, ilość wynikająca z ich opowieści równa się ilości trupów, więc nie sądzę, by kłamali. Kurwa, jak ja mam niby z tego napisać sensowny raport? Gomez się wścieknie. Będzie trzeba sprawdzić ten las, Torusie. Wysłać większą grupę. Ja bym tego nie robił. Nie znam. Nagle stanęli przy nas wcześniej wspomniani myśliwi. Nikt cię nie pytał o zdanie, śmieciu. Spokojnie.
Uznaj to za radę doświadczonego myśliwego. Ja bym tego po prostu nie robił. Lepiej odpuść sobie kontrolę mostu. Będzie gorzej. W jakim sensie? Do lasu zeszły zębacze z gór. Właśnie nie dali rady orkowym psom, to lepiej niech się odsuną od zębaczy. Czemu zaatakowali naszych, a nie was? To zwierzęta, więc nie zawsze da się przewidzieć ich zachowanie. Moja pierwsza myśl była taka, że poczuły się zagrożone. Wasi stoją przy rzece, a to ich wodopój. Orkowe psy cholernie nie lubią być niepokojone. Są piekielnie agresywne. Orkowe wychowanie ma swój efekt. Wydawałoby się, że jeszcze chce coś dodać, ale widząc, że mało nas interesują szczegóły, odwrócił się i odszedł z kolegą tam, gdzie wcześniej stali. Mordę. Kruk. Co mam teraz zrobić? Coś wymyślisz. A to mi kurwa pomogłeś? Lubię Torusa, ale straż nie jest moim problemem, tylko jego. Ja bym na jego miejscu przychylniej rozważał aplikację cieni na awans, by uzupełnić braki. A dzisiaj napisałbym raport, w którym obwiniałbym nowy obóz. Wiesz co? Chyba jednak napiję się z wami. To będziesz pił beze mnie i bez Bartolo. Wczoraj trochę przesadziliśmy. Torus uśmiechnął się nieznacznie. Gdybym ja was nie znał,